To pani prezes, proszę powiedzieć, co się zmieniło w Odrze po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy? Czy są jakieś zmiany, czy to są zmiany istotne, które mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłości spółki? No oczywiście bardzo dużo się zmieniło, nie tyle, że zadecydowaliśmy już o spółce, natomiast bardzo dużo się zmieniło, że spółka nie jest na rozdrożu, gdzie jeden i drugi akcjonariusz próbują kupić akcje i każdy przebija tą cenę po to, żeby mieć trochę głosu więcej. Myślę, że ta decyzja firmy Colian Investment o sprzedaży na rzecz Odmuchowa spowodowała, że w tej chwili tym akcjonariuszem dość dużym jest jeden akcjonariusz w postaci zakładów przemysłu cukierniczego Odmuchów w Odmuchowie, a tak jak już wcześniej podkreślaliśmy, była to druga firma, która również była bardzo zainteresowana, żebyśmy weszli do jednej grupy kapitałowej z tego względu, że jest nam bardziej po drodze. Oni nie mają sieci dystrybucji, my mamy. Oni zupełnie inne produkty produkują, my zupełnie inne. Czyli w tej chwili tak naprawdę powinniśmy się skupić nie tylko na sprzedaży. Oczywiście skupialiśmy się zawsze, ale jednak te prawne kruczki, te sprzedaż tych akcji, te odpowiedzi na mnóstwo pytań, zażaleń i tak dalej powodowały, że trzeba było mnóstwo energii poświęcać właśnie w tym kierunku, a teraz można po prostu sobie układać. Ja myślę, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni usiądziemy z zarządem Odmuchowa i będziemy uzgadniać wszystko, co na minimum 5 lat będzie spółki dotyczyło. No właśnie, czy coś już może pani zdradzić? To znaczy, na czym zamierzacie się skupić? Na czym zamierzamy się skupić? Przede wszystkim na rozwoju, na inwestycji, ale również na pakiecie dla załogi. Chcemy taki pakiet uzgodnić łącznie ze związkami, z Odmuchowem, który by polegał na tym, że my doskonale wiemy, że mamy wiele w układzie zbiorowym pracy elementów dodatkowych, których nie ma zakład Odmuchu w swoim układzie zbiorowym. W związku z tym ten nasz pakiet musi być przejściowo zaakceptowany również przez tą drugą grupę i myślę, że to na pewno szybko się dogadamy, ale przede wszystkim dogadaliśmy się już, bo na ten rok planujemy pewne inwestycje rzędu około 4-5 milionów złotych i że taka kwota poprzez podniesienie ewentualnie kapitału zakładowego wpłynie do spółki, a więc już w tej chwili niektóre projekty inwestycyjne z głównym mechanikiem przeglądamy i patrzymy i oni w pełni je popierają. Dlaczego w pełni popierają? Bo teraz gdyby się nam udało jednak być już w tej grupie kapitałowej wspólnej, to nie możemy przecież walczyć na produkty czy na maszyny. Jeżeli oni będą rozwijać płatki śniadaniowe, czy chrupki, czy przekąski, czy chipsy, to my przecież musimy rozwijać zupełnie inną gamę naszych produktów i jak najbardziej tu jesteśmy zgodni. Pani mówi o inwestycjach tych kapitałowych, więc co zamierzacie, jakieś linie wymieniać? Tak, na ten rok wspólnie, już to znaczy mamy wspólnie to zaakceptowane, ale ten projekt powstał nasz wcześniej, jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Mianowicie będziemy rozwijać i poprawiać lepszą wydajność i lepsze formy podania w masach tłustych typu Michałki. Chcemy kupić linię, która będzie nie tylko Michałki produkowała, ale mogła jeszcze je nadziewać różnymi nadzieniami, więc to będzie taki główny, taka główna inwestycja. Ponadto urządzenia dwa pakujące do czekoladek, będą to urządzenia jedne związane z, być może z jakimś opakowaniem kartonowym, natomiast drugie torebki zgrzewalne z każdej strony, jest to tak zwana zgrzewanie stabilo, które polega na tym, że cukierki łatwiej w tej torebce się zachowują, że torebka nie jest taka zgięta, po prostu ładnie wygląda na półce. Pani prezes, wróćmy jeszcze do tego pakietu socjalnego. Czy on obejmuje jakieś gwarancje pracy też dla tej obecnej załogi? No bo to ludzi też najbardziej interesuje. Bo mówi się, że wspólnie z Odmuchowem będziecie przewidywać, czy będziecie planować jakieś redukcje. Czy to prawda, nie, 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 to nie jest taka prawda.
Ten restrukturyzację ODRA robi od 2008 roku i między innymi w ramach restrukturyzacji dokonywaliśmy różnych elementów, które by wpłynęły na to, że należy również obniżać zatrudnienie. Ostatnio tym motywem i takim bodźcem do zmniejszenia zatrudnienia jest wdrożenie nowego systemu informatycznego, który właśnie w tym roku, właśnie teraz, od marca próbowaliśmy i próbujemy go wdrożyć już do pełnego, co pozwoli nam wiele wyników, jak fakturowanie, jak księgowanie, jak gospodarka magazynowa, przeprowadzać przy dużo mniejszej liczbie pracowników niż do tej pory. I czyli to my jako ODRA tą restrukturyzację zaczęliśmy i musimy ją skończyć, natomiast Zakład Otmuchów absolutnie on przynajmniej do tej pory mówił tak i myślę, że będzie mówił, zresztą to na zebraniu pan prezes Węgierek potwierdził, że on nie wie, ile musi tu pracować ludzi przy maszynie, nie wie, ile musi w sekretariacie i tak dalej, że to tutaj zarząd ma określić swoje warunki. Natomiast my wspólnie, jak dobrze pójdzie, będziemy budować budżet, a ten budżet będzie zawierał przychody i koszty. I zarząd tak musi pracować, żeby uzyskać i te przychody, i te zyski. Czyli tak naprawdę oni nie zamierzają ustawiać i zwalniać. Nie. To tutaj zarząd będzie musiał się odpowiednio w pewnej grupie zachowywać i osiągać wyniki grupy.